Siemanko moi drodzy, znajdujemy się, jak widzicie, na Rusinowej Polanie. Widok z tego miejsca jest niepowtarzalny, nie oszukujmy się. Jesteśmy właśnie tydzień w Zakopanem i przez ten okres będziemy testować osypki w różnych miejscach. W Zakopanem, okolicy, na szlakach. Pierwszy przystanek mamy tutaj osypkowy na szlaku osypkowym. To są takie punkty, w których możemy certyfikowane osypki kupić. Tam się znajduje po tamtej stronie właśnie ta miejscówka, gdzie możemy kupić bacówka. Tylko baca chyba zaspał, bo tutaj byliśmy o 7 rano, a jeszcze go nie było, więc czekamy na otwarcie, ale już widzę, chyba zjął to chorągiewkę taką zamykającą, więc idziemy zaraz testować osypka. Te, które będziemy testować, to będą to osypki nie tylko z tego szlaku osypkowego, ale też spróbujemy skrupówek, spróbujemy pod gubałówką, gdzie możemy dostać najlepsze, a na koniec, jak będziemy wyjeżdżać, też specjalne miejsce pokażemy wam, gdzie my kupujemy osypki, już wracając sobie do domu, dla rodziny, dla znajomych. Tak więc chodźcie z nami na ten osypkowy szlak. A tak w ogóle jeszcze wam powiem, tutaj tako przyjemno bardzo na rozruchową traskę robimy sobie. Właśnie startujemy z Wierch Poronin, Rusinowa Polana, Gęsia Szyja zaraz będzie i tam sobie idziemy na halę gąsienicową. Właśnie przy Murowańcu sobie pewnie zrobimy postój. Nie wiem, czy tam to są dostępne osypki, jak będą, to też sprawdzimy. No i potem albo Kasprowy Wierch, albo prosto już do Kuźnic. No dobra, tutaj widzę, jest chyba już otwarte, więc zaraz skosztujemy pierwszych w tym sezonie nie osypków. Wypas kulturowy owiec, bacówka Polana Rusinowa, baca Stanisław Rych-Tarczyk. Idziemy. Muzyczka fajna. Dostaniemy już jakieś osypki u pana? Małe albo takie większe po 35. Nie, to te serki małe. Takie małe. I jakie dostajemy rodzanie u pana teraz? No są na razie takie, no będą już potem będą surowe, a teraz takie podwędzane. Podwędzane, a te białe niewędzone? To będą zimne. A to też zimny też. Ale to będziemy robić dopiero. A, dobra. Mhm. Czyli taki jaki jest, poprosimy. To, które są gotowe. Takie są cieplutkie teraz. Dobra, to poprosimy. Ile? Trzy? Cztery. A czy rzętyce dostanę? Jest. O, super. Ja rzętyce bardzo lubię. Ja jeszcze będę testować właśnie rzętyce, jak będą. To jest serwatka z mleka owczego, właśnie ścięta pod puszczką. I to jest właśnie taki produkt, powstaje ona przy produkowaniu właśnie osypków czy bundzu. Mamy. Ja ogólnie najbardziej lubię te właśnie niepodwędzane, te białe takie osypki, nie? Ja też. Znaczy, lubię w sensie na zimno. Mhm. Ale jeszcze nie są gotowe. O, super. Ile za całość płacimy? 25. Spójrzcie, tak wygląda ta podpuszczka, ta rzętyca i no, ona jest bardzo kwaśna i powiem wam, chociaż bywa i słodkawa, ale kilka dni ona postoi, to się robi taka kwaśna i bardzo ważna rzecz, jeżeli pierwszy raz próbujecie rzętycy, no to polecam to zrobić już raczej po szlaku, po zrobieniu szlaku niż przed, ponieważ jeżeli ktoś tego generalnie wcześniej nie pijał, to żołądek może być nieprzyzwyczajony i generalnie ma wtedy właściwości przeczyszczające. Ja pierwszy raz próbowałem przed szlakiem i na szczęście u mnie te właściwości nigdy nie wystąpiły. No to jedziemy. Pierwsza rzętyca w tym roku. Ale kwas. Ja to uwielbiam. Chcesz wróbel? Ja już wiem, jaka wróbla reakcja, taka jak zawsze. Ja jeszcze nie piłem tego. No. Piłeś kiedyś? Nie wziąłem wódka. Nie wziąłeś? To jest mocno kwaśne, a ja uwielbiam taką. Aż gazowane takie. No, to normalnie, znaczy gazowane. Gazowane to może nie jest, ale takie może trochę uczucie. Jest mega, mega kwaśne, ja to uwielbiam to po prostu. To jest taki trochę lekko smak, posmak takiego zsiadłego mleka, ale mocno, mocno kwaśne i w takiej odsłonie pitnej, no. Ja to po prostu uwielbiam. Rzętyca to jest coś, co ja zawsze po prostu próbuję, jak jest. Niestety tych osypków niepodwędzanych, czyli białych, które ja uwielbiam na
po prostu na zimno, nie było, więc no jemy takie już, o tutaj na ciepło, podwędzane. Pan powiedział, że tamte one dopiero się robią, więc będą, ale jeszcze nie ma. A widać to całkowicie inaczej wygląda, nie? Już nie, no, jak jest zimne. Widać tutaj, że widać tam chyba nawet w kamerze, że on jest ciepły. Taka skorupka się wytworzyła. No i on powinien być tak lekko płynniejszy w środku. No nie płynny, ale wiadomo, już taki bardziej ciągnący. Ale cieplutki. Słyszysz? Oj, jak skrzypie. ASMR. Skrzypie. Dobry. Jak na pierwszy ostypek, powiem wam, że na razie pierwsze miejsce zajmuje u nas, ale ciężko będzie mi potem porównać do tych ostypków na zimno na przykład, bo ja chciałem porównywać i na zimno, i na ciepło, i te białe. Natomiast no, będziemy porównywać to, co dostajemy. Tu na razie za wcześnie wyszliśmy po prostu. No dopiero tamte w przygotowaniu. Ale będziemy jeszcze na Rusinowej Polanie, więc będziemy mieli możliwość dogramy. Będziemy. Dogrania. Będziemy najwyżej dogramy, bo jeszcze będziemy mieli fajny case, bo będzie no tu zaręczyny. A my przygotowujemy po prostu scenerię i też kolację taką zaręczynowo tutaj w tej scenerii. Tak więc jeszcze wtedy dogramy najwyżej to, czego tu nie mieliśmy. Nie no, dobry ossypek naprawdę. Dobrze się go je. Czuć, że świeży, ale bardzo twarda skórka. Skórka twarda, mi to nie przeszkadza. A środek trochę mało słone. Jak na ossypkę, ale zawsze kojarzę ossypki bardziej. Bo ty te białe lubisz, tak jak ja najbardziej. I one są bardziej, mają słony smak. Naprawdę dobry ossypek i 5 zł kosztuje. Rzętyca 5 zł i 5 zł za jednego ossypka, no to jest sporo. Chociaż no ty, zawsze się płaciło 3 zł czy 4, tu chyba 4 było. No a inflacja jest. Półtora roku temu ostatni raz byliśmy, więc... Także naprawdę smaczne ossypki. A za ossypka to ja i dychę bym dał, takiego góralskiego, jak jest dobry. A duże, to mi nie szkoda. Duże 35 zł. No a to ossypki, bo to są serki. Ossypki to są te takie jak rogal trochę, nie? Ten w tym kształcie. Dobra, lecimy. Na Szczecin. Nie no. Nie? Ja jestem odporny na działanie rzętnicy. Rzętycy. Rzętycy. Ja mówiłem rzętnica, zawsze mi, nie wiem, te N dodaje. Ale pani Magda poprawi. Połowa drogi. 7,78, a chyba 15,7 ma. Cała ta trasa do Kuźnic. A propos, jak pytałeś o rzętyce? Przeminęło z wiatrem, że tak powiem. Ale ja mam duży brzuszek, który daje plus 10 odporności na uboczne skutki zażywania rzętycy, także nie jest źle. O! Murowaniec. Ciekawe, czy mają osypki, ja nie mam pojęcia. Ty jadłeś to kiedyś? Kojarzę. Wiem, że mają kotlety z Bemara. Kiedyś było normalne? Wiem, że mają piwo. Kiedyś normalne jedzenie było, a teraz wiem, że to z Bemara. Przynajmniej no, ostatnio jak byłem, półtora roku temu, to w Bemarze kotlet czekał. Dla mnie to jest nie do przyjęcia, więc nawet nie będę próbować. Może jest dobry, ja się nie wypowiem, ale jak widzę w Bemarze, to sprawdźcie sobie filmik z mleczarni jerozolimskiej, jak smakuje kotlet z Bemara. No. Ale piwo z beczki smakuje wyśmienicie. Zobacz ile ludzi. Widzę. Jest to blisko.
to na samej granicy, więc to jest, a tym jesteśmy tu blisko, jest kilka kilometrów od granicy. O, a jest, jest komórka burzowa u nas, widzisz? Tu. I to jest to, takie małe, te gwiazdki, krzyżyki. Burza zaskoczyła. Ja, musieliśmy się wrócić, bo niestety burza, że osypków nie ma, to test piwa przeprowadzamy tutaj w takich warunkach spartańskich. Co to jest w ogóle? Żywiec biały? Białe. Było zwykłe, białe i ciemne. Takiego to jeszcze dzisiaj nie piłem. Prosecco jeszcze było. Prosecco? Piana prawie na dwa palce. Skórę. Smakuje jak piwo, tylko że jak człowiek zmęczony, to smakuje. Także nie wiem, ile to będzie. O! Światło wróciło. Nie, błysnęło się. O! Błyska się, widzicie? Burza. Następna stacja, Kuba Łupka. Dotknij tego, jaki mięciutki. Ej, on będzie dobry. To ten maślany? No, chyba tak. No nie wiem, ale on jest mięciutki. W ogóle się nie spodziewałem. Jak braliśmy na próbówkach sobie tak tylko przejeść na szybko, to one były twarde takie, nie? Ja byłem przekonany, że będzie za złotówkę drożej niż... Tak, 2,50, czyli połowa tego cena rosinowej. Bo tam były po 5 zł, tylko nie wiem, czy tam takie... W piątek dogramy sobie resztę z rosinowej, bo jedliśmy tylko takiego na ciepło, nie? Takiego z ognia. Ogólnie robimy tak, że wybieramy, który tutaj jest najlepszy i on będzie reprezentantem Gubałówki, rozumiesz? Mhm. Czyli na rosinowej na razie zjedliśmy jednego tego na ciepło, a w piątek dogramy resztę, jak będziemy tam kolejny raz. Mam nadzieję, że będzie reszta. No bo jak byliśmy, to było tylko te na ciepło. No bo za wcześnie przyszliśmy. W ogóle czekaliśmy, aż Baca otworzy bacówkę. Dobra, to jedziemy wszystkie trzy. Tu jest pierwszy, ja od tego mięciutkiego zaczął, bo mnie naprawdę interesuje. To ma rywi połowę. Aha, połowa. Dziwny taki w środku. Taki, powiem ci, troszkę gilowaty. No, jak nie, nie, nie ma konsystencji osypka. Dokładnie, dlatego on jest taki miękki. Wydaje mi smakowo, na słoność on jest dosyć słony. Naprawdę. No bo ja go przekroju. Ale ten... go tak zgnij. On jest dosyć słony, ale ta struktura w ogóle jest taka nieosypkowa totalnie. Nie, powiem tak, nie jest to złe. Nie, nie mogę powiedzieć, że to jest złe. I też ale się tak rozpada trochę. To nie jest osypek. W sensie to, no, osypek, to serek. No. Osypki to te takie kształty osełkowym, tak? Natomiast tu gorsze jest to oczywiście niż na rosinowej polanie. Przez tą strukturę. Myślałem, że to będzie fajne, takie miękkie, a jednak nie. Ten taki o, co? No. W sensie przez tą strukturę, ale też taki dosyć słonawy. Dobra, jedziemy drugiego. Wzięliśmy maślanego, tradycyjnego. I białego. Ten skrzypi pod zębem. Grube, bo ja już wiem. Ten już skrzypi pod zębem, leciutko. I ma dużo lepszą strukturę. Ale ma jakiś taki chemiczny posmak. Ma coś takiego. Niestety. Smakował to mi nawet ten lepszy, pierwszy smakował. Ale on totalnie miał konsystencję zwaloną. Ten tak. Ten pierwszy powiedziałem, że nie jest zły. Tak, ten już muszę powiedzieć, że chyba jest taki mocno średni. Mm-hmm. To już jest mocno średni, że mało przyjemny w ogóle w smaku. Tańsze o połowę niż na rusinowej, ale kompletnie nie ten. Co uważasz? Mi ten w ogóle nie smakuje. Pierwszy jeszcze w porządku bym zjadł, chociaż no ta konsystencja taka dziwna trochę. Ale to ten, ale nie. Ten na tego dziwne z pewnością bym nie wrócił. No. A to jest ten tradycyjny, co pan powiedział, że najchętniej kupowany. Najbardziej smakuje ludziom. Chyba tak. No to nie, to na mnie smakuje. No i biały. Biały to jest ten, który myślę, że u mnie wygra w ogóle któryś biały, z któregoś miejsca. Bo ja najbardziej po prostu lubię te białe osypki, niewędzone. Proszę, wróbel połowę. Patrzcie, nawet struktura tutaj fajniejsza w nim. Od razu widać, nie? Dobra, jedziemy.
taka rwąca trochę. Taka kwaśnawy troszeczkę. Najciekawszy. Ale chyba. Z tych trzech zdecydowanie najlepszy. Ma taki mleczny posmak później pod koniec. Ma mleczny, ale jest ten kwaskowatość. Nie, to jest taki lekki posmak zsiadłego mleka na końcu. Struktura też jest najlepsza, ale nie, chyba. Nie jest chyba zleżały. Nie. One wszystkie są miękkie, żaden nie jest taki twardy. No ten jeden to w ogóle był taki miękiszon. Ale no powiem tak, jeżeli szukamy najlepszych oscypków, to chyba nie będzie Gubałówka. Oczywiście w każdym miejscu wybieramy po prostu jedno stoisko, czyli tutaj mamy Gubałówka. Jedno stoisko wybraliśmy randomowo po prostu, które się nam pierwsze trafiło tak naprawdę. Ale no, nie wygra to z Rusinową, no nie oszukujmy się. Tam mieliśmy tego na ciepło, tu okej, nie braliśmy, ale my dobierzemy jeszcze na Rusinowej. No Rusinowa zdecydowanie była lepsza, nie? Ten biały tutaj najciekawszy. Natomiast, no to nie są najlepsze oscypki. Dużo, o Jezu, bo większość oscypków, które zjadłem, to po prostu były co najmniej takie, wiesz co chodzi. W każdym razie, teraz lecimy pod Gubałówkę. Tam są stoiska, jest bardzo dużo tych właśnie kramów z różnymi oscypkami. I tam też właśnie te są. I też te czoskiem niedźwiedzim są takie fajne w słoikach, w jakby zalewie, takie z w oliwie czy w oleju. Czału nie ma tutaj na Gubałówce. No niestety, ogólnie w ogóle ta Gubałówka wygląda jak taki trochę nad morzem, nie? Jarmark. Jak w kurorcie takim. Tam rzucanie jakimiś piłkami do kosza, boksery, generalnie nastawione mocno na hajs. My sobie jeszcze tutaj wskoczyliśmy na piwko, wiedyszki piwko, no ale dobra, no to już jestem w stanie przeboleć. Natomiast to, że 5 zł musieliśmy zapłacić za toaletę w miejscu, będąc klientem. W miejscu, gdzie jesteśmy klientami, dla mnie to jest niedorzeczne. To co? Kierunek pod Gubałówka. Co? Jest coś takiego? Dobra, pod Gubałówka. W ogóle te miejscówki tutaj na tej Gubałówce, to mam wrażenie, że to strasznie dziadowskiej jakości wszystko. I najlepsze jest, zrobiłem zdjęcie takiej lady ze słodyczami, gdzie leżały donaty z Biedronki. Ten Oreo był i ten drugi z takimi czerwonymi kulkami. No, no, dramat dla mnie to jest. Mieliśmy wybrać randomowo właśnie miejsce, w którym kupimy serki, ale tu jest bacówka Wróblówka, więc no wróbel mówi, że musimy koniecznie stąd, nie? Dawaj, idziemy do bacówki Wróblówki. Lecimy pierwszy biały. Tylko mam nadzieję, że... O, ale twardy, no. Weź więcej jeszcze. Ale dużo lepsze niż to na górze. No, w ogóle bez porównania. Nie gąbczasty, jak te poprzednie. Tutaj dobrze, struktura sera taka właśnie jak zbity. W tych serkach. Bardzo dobrze zbity. I na słoność. Trochę właśnie taki słony, taki jak ja lubię. Ale nie przesadzony. Ten jest bardzo dobry i powiem ci, ciężko mi to powiedzieć, ale mi to lepiej smakuje niż z Rusinowej Polany, tamten co był podgrzany. Tylko że na Rusinowej sprawdzimy jeszcze ten biały, jak tam będziemy, bo były tylko te podgrzane, które ja najmniej lubię, bo on miał taką skorupkę tam trochę, nie? Taka się zrobiła, ale znamy ten jest najlepszy na razie ze wszystkich. No. To jest chyba ten śmietankowy. Śmietankowy. Delikatny. Bardzo delikatny, to on już jest smakowo podobniejszy do tego na górze z tą delikatnością, w sensie delikatnością, ale ma bardzo dobrą strukturę tutaj. Coś mi tu lata. Ej, dobry ten też jest. Ale też ma taki jak na górze ten biały, posmak taki tego mleka takiego jakby zsiadłego na końcu. Ten pierwszy był lepszy, to był chyba właśnie owczy, a ten śmietankowy też bardzo dobry, ale ten pierwszy lepszy, zdecydowanie, nie? Ale ta kwaskowatość też. Ta kwaskowatość jak siadłego mleka. Spoko, powiem spoko. Ja myślałem, że tutaj ogólnie, może tutaj nie dostaniemy najlepszych też, tutaj pod Gubałówką, ale te są naprawdę całkiem niezłe. To jest bacówka Wróblówka. Naprawdę spoko. Tutaj jest, kurczę, nie wiem, z 50 tych wszystkich stoisk, jak nie lepiej.
z osypkami, nie? W jednym miejscu, więc to oni też się raczej muszą jakoś wyróżnić. No tak. No nie no, 50 może nie ma, ale jest bardzo dużo w każdym bądź razie. Dobra, tu lecimy następny. Już nie wiem. Zjadłem. A, no to jest. Zostały nam, był klasyczny, już nie pamiętam, był na przykład, na pewno był mało słony, czy coś takiego, nie, maślany. Maślany był. I nie wiem, czy to nie jest ten maślany. I albo ten jest maślany. To jest ten. Albo to jest maślany, albo ten drugi jakiś chyba tradycyjny, czy coś takiego. Mało, bo ja już jestem tak? Obiedzony. Ja to mogę jeść, te osypki. Proszę bardzo. A to jest już całkowicie inna struktura tutaj. No. Ale nie wiem, czy to dobre, czy o, nie. O, i powąchaj go. O, to jest zapach osypka. No. A takiego wędzonego, bo tu czujemy smak wędzarniczy, znaczy zapach wędzarniczy już. To nie jest gąbka. Nie, dobre. Dobra ta struktura jest. Fajnie się je. Patrzcie, ona się rwie, to ma takie... Nie, to ma taką strukturę jak swoją, mięso. Jak mięso, dokładnie. Wygląda jak mięso, to samo pomyślałem, jak kurczak, jakbyś urwał kurczaka. Smaczna. Powiem ci tak, delikatny w smaku, to jest ten maślany chyba. I ja go by można było kilka zjeść, bo... To nie, spokojnie. Nie zasala w ogóle. No. Jest lekko słony oczywiście. Całkiem niezły. Powiem ci, że z tych jasnych... Z tych, ja go na drugim tych, miejscu z tych wędzonych tak. Najlepszy, no. A najlepszy na razie jest ten. A, bo tutaj, czekaj, bo jak robimy? Wybieramy z danego miejsca jeden osypek, który będzie. Nie, dobra. Po prostu który najlepiej nam smakował. Na razie chyba też umie na drugim miejscu. Ten owczy na razie the best. The best. The best. Dobra, i ostatni. No, na to nie ten sam? Nie, to nie jest ten sam. I ostatni. To może ten maślany, ja nie wiem. Gdzieś ten jest inny trochę. On ma w środku jakieś białe takie. Nie wiem, co tam jest białego wróbel, ale... Coś od właściciela. Kto ma strukturę taką już zamulającą? Ten na patelnię może byłby dobry. Może, ale jak tak jesz, ma od razu... Jest bardziej słony. Jest bardziej słony, więc... O Jezu, osa. Więc więcej tego nie zjesz, w sensie większej ilości. Kilka. I liczę już za soli. Natomiast... może on na patelnię być, nie wiem. Trzeba zobaczyć, nie wiem, która to nazwa jest, bo za dużo wzięliśmy nawet ten, no chyba najmniej mi z tego stoiska smakuje. Z tego stoiska, no? Tak, no. Z tego stoiska najmniej. To na razie bym dał ten... Owczy. Ten, co przed chwilą... No. I rusinowa. Rusinowa na trzecim. No, tak. Tylko, że na rusinowym... Tylko rusinowa, ten podgrzany, ale jeszcze sprawdzimy ten biały, bo ten biały tam będzie naprawdę dobry. I żentyce sobie jeszcze walnę w piątek. Kolejne nasze plany, to jest tak, Krupówki. Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska na pewno. Kościeliska to powiem wam tak. Ze wszystkich osypków, które kiedykolwiek jadłem, zawsze najlepiej mi smakowały na Kościeliskiej. Nie wiem, czy one są najlepsze, ale naprawdę dla mnie tam jest number one, totalnie. Ale zobaczymy, tutaj porównując większą ilość, nie? No ale dobra, no póki co, spoko. Byłem przekonany, że tu będzie gorzej. Też myślałem, że będzie paździerz, a... No, trafiliśmy dobre miejsce. Nazwa mówi sama za siebie, no jest klasa. Wróblówka. Dobra, lecimy. Damy, to jest najlepszy osypek. Wróbel.